może ich pać, pamiętam. Całym rodzinami pracowałem. Tam jeszcze też dalsza wystawa jest. Do tego, że te ogródki są. Dziękuję bardzo.
Ja się bardzo cieszę, że jestem ostatnia, bo będę mogła mówić całą godzinę. Dzień dobry, witam wszystkich jeszcze raz. Chcę powiedzieć, że rozpiera mnie niesamowita radość. Radość taka, że przychylny inicjatywie jest pan wójt, z którym już 3 lata robimy coś takiego wspaniałego, gdzie możemy się pochwalić. Dzisiaj od pań z opieki społecznej słyszę, że jesteśmy jedyne w Polsce. Bo na pewno tak jest i będziemy to bardzo głośno mówić, żeby wszyscy inni słyszeli. Bardzo się cieszę, że jest takie zaangażowanie i już teraz dziękuję wam wszystkim, że zaczęło wam się podobać to uprawianie ogródków, bo kiedy pamiętam pierwszy rok, to był taki przyglądanie się i zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast teraz to już wchodzimy w rutynę, już po prostu uprawiamy, mamy plony, cieszymy się, a potem na jesieni możemy się razem spotkać i cieszyć się tym, co nam urosło. Komisja powiedziała, że to naprawdę jest bardzo trudno ocenić. Tu wszyscy wygraliśmy, wszyscy wspólnie. Państwo najbardziej wygraliście, że bierzecie w tym udział. Mam nadzieję, że za rok jeszcze więcej rodzin weźmie udział w tym konkursie, ponieważ już 3., 4. rok robimy, coraz większe mamy doświadczenie w tym. Także prosiłbym o zachęcanie innych ludzi, że jednak zdrowie jednak jest najważniejsze. O co jemy, od tego też dużo zależy zdrowie. A tu wyprodukowaliście wspaniałe żywo zdrowe. Także dziękuję jeszcze raz bardzo. Szanowni Państwo, ta komisja to ma tak dzisiaj rzeczywiście bardzo trudne zadanie, bo tak cały czas musi wyręczać. Ale myślę, warto wyręczyć pana wójta. Wysiłek, gdzie jest? Pomóż panu, dobra? Gratulacje do mojej imienniczki. Gratulacje. Jeszcze raz wszystko, ogromne brawa dla wszystkich wyróżnionych. Poproszę panią Beatę Krzewczak. Pani Krysiu, zapraszamy tutaj. Każdy mi daje. Gratuluję. Gratuluję. Ja myślę, szanowni Państwo, że najważniejsi są ci pomocnicy przy tych pracach, którzy czasami również przeszkadzają, ale myślę, że bardzo dużo pomagają. Prosimy jeszcze raz o oklaski dla wszystkich wyróżnionych. Piątka i gratuluję. Szanowni Państwo, patrząc po tych nagrodach, rzeczywiście warto pracować. Warto, bo to pan wójt rzeczywiście stara się Państwa wynagrodzić. Ogromne brawa. Proszę, dyplom. Gratulacje. Jeszcze raz gratulujemy. No gratuluję. Proszę bardzo. Zapraszam pana Feliksa Pilarskiego. Panią Edytę Jakubę. Zapraszam panią Agnieszkę. Dziękujemy. Panią Mieczysławę. Yes.